Jak co tydzień kolejny mecz. Jak co tydzień będziemy musieli go wygrać. Normalnie przygotowania przebiegają bez zakłóceń. Myślę, że w tej chwili już troszeczkę pogoda nam też pomaga, bo było bardzo, bardzo gorąco. Z tego co wiemy z prognoz, w niedzielę też będzie gorąco, nie tylko na boisku, ale temperatury. No niemniej uważamy, że mecz u siebie przed własną publicznością na pewno handicap dla nas i będziemy wszystko robić, żeby zadowolić publiczność swoją grą i odnieść zwycięstwo. I to tyle z mojej strony. Głowa już jest czysta po tym co się działo w Pogoni, bo to prawdę mówiąc to jest nie tylko uwaga do pana, ale generalnie wy wszyscy w obronie popełnialiście straszne błędy, bym powiedział. Takie błędy, których my nie pamiętamy chyba w tym roku kalendarzowym. No tak naprawdę zdarzył nam się pierwszy tak słaby mecz od kiedy naszym trenerem jest trener Pawłowski. Uznajemy to za wypadek przy pracy, ponieważ wcześniejsze mecze pokazywały, że ta drużyna doskonale się rozumie, nie ma słabych ogniw, pracujemy razem wszyscy w obronie, razem atakujemy i to do tej pory przynosiło bardzo dobry skutek. Tak jak powiedziałem, wypadek przy pracy, tak naprawdę już zapomnieliśmy o tym meczu. Czeka nas spotkanie z Zawiszą na własnym stadionie, gdzie na pewno będziemy chcieli wygrać i pokazać mimo wszystko wszystkim naszym kibicom, że mecz w Szczecinie, tak jak powiedziałem, to był wypadek przy pracy. My jeszcze ze sztabem szkoleniowym mamy dokładnie 3 pytania, jeżeli chodzi o skład. I tu również dotyczy to Karola. Myślę, że jest to młody zawodnik, który jeszcze na pewno musi dużo pracować, ale będzie w 18. A czy wyjdzie w pierwszym składzie, to zobaczymy. W każdym razie brany jest pod uwagę na środku ataku, bo brakuje nam tam zastępcy Marka. Ale są jeszcze inne możliwości, dlatego może nie chciałbym zdradzać albo odkrywać wszystkich swoich kart. Jest brany pod uwagę w pierwszej 11 i będzie w pierwszej 18 na mecz. Jeszcze o Dudu chciałem zapytać. Jest jakieś racjonalne wytłumaczenie jego postawy? Bo raz na jakiś czas ma taki mecz, że się wszyscy za głowy łapią. Pan trener pewnie też. Tak jak na przykład było parę miesięcy temu pod Beskidziu. Podobny mecz teraz z Pogonią. Dudu ma mentalność Brazylijczyka, także trzeba go i głaskać i raz pejczem uderzyć po plecach. Także ja wiem, że też z tego co widzę po przyjeździe z Brazylii, on jest trochę rozkojarzony. On przyjechał, miał z silną anginą. On miał 2 tygodnie, nie trenował normalnie, tylko najpierw w ogóle nie trenował, później sam biegał. To jeszcze nie jest ten Dudu, którego byśmy chcieli widzieć. Z drugiej strony ma ogromne predyspozycje, szczególnie w grze w domu, kiedy musimy, czyli na własnym boisku, kiedy musimy sami zaatakować, sami grać ofensywnie. Jest to zawodnik, który jest bardzo przydatny. Ja bym chciał widzieć takiego Dudu z ostatnich 4 meczy, w których strzelał bramki. Nie tylko dobrze bronił, bo graliśmy do zera, ale z dystansu strzelał bramki. Na dzień dzisiejszy to jeszcze nie ten Dudu, ale myślę, że z każdym dniem powinno być coraz lepiej.